Witam wszystkich, bardzo miło mi, że tyle osób przyszło dzisiaj, bo myślałem, że już nikogo to nie interesuje. Mam książkę, której nie mogę sprzedać. To jest książka, którą przywiozłem od pana doktora Szuladzińskiego, ale mogę pokazać i każdy może sobie obejrzeć. 800 stron, dokładnie 767 stron pod tytułem Formulas for Mechanical and Structural Shock and Impact. To jest wszystko to, co potrzeba, żeby zanalizować katastrofę smoleńską. Książka ta została wydana w 2009 roku. Pokazuję to po to, żeby podkreślić, że my z eksperci, tak zwani eksperci pana Macierewicza, jak się to mówi, posiadamy głęboką wiedzę. Jesteśmy naprawdę rozpoznani na całym świecie. Mamy publikacje, mamy książki. Po drugiej stronie mają siłę, mają możliwości blokowania nas, mają media. Po prostu mamy wojnę, to jest wojna. Wojna, która toczy się między intelektem i brute force, tak zwana. Po tamtej stronie jest brute force. Nie ma demokracji w Polsce. Jest brute force. I my stanęliśmy przeciwko tej brute force. Okay? Tak to jest. Ale to się nie wzięło znikąd. Chciałbym pokazać Państwu fragment chociaż filmu, który został już zrobiony w 2010 roku. Pamiętam film zrobiony przez National Geographic na temat Smoleńska. Ten sam mamy tutaj National Geographic, który robił mapy bez Polski. Pamiętam artykuł w New York Times napisany przez pana Geberta, który jest dziennikarzem Gazety Wyborczej obecnie, pod tytułem Fools and Fraud. To ja, fool and fraud. Okay? Czyli nie tylko obróć mnie w Polsce, ale na łamach całych Stanów Zjednoczonych. Full and fraud. Mamy PO, PSL, którzy kochają Rosję. Pana Wajdę, który zapala lampki na grobach Armii Czerwonej. Na rok, na tydzień po katastrofie smoleńskiej. Nagle 180 stopni odwrót. Teraz Putin jest zły. Okay? To samo i tutaj było. Najpierw nie zniechęcać do wojny, potem nagle zachęcać do wojny. Okay? Te same mechanizmy działały wtedy, działają teraz. Nauczmy się z tego. Okay? Mamy również problemy podziału między Polonią, patriotyczną Polonią. Gdziekolwiek nie pojadę na całym świecie, nagle w tym samym zsynchronizowanym czasie Polonia się zaczyna skłócać. Mamy to w Niemczech, mamy Gazetę Polską 1, 2 i 3 w Berlinie, w Hamburgu 1, 2 albo odwrotnie, już nie pamiętam. Jak mnie Gazeta Polska numer 2 czy numer 1 zaprosiła, to następny numer zaprosił Andrzeja Nowaka, żeby w tym samym czasie miał spotkanie w drugim końcu miasta. Jak byłem teraz w Adelaidzie, ambasador Polski przyjechał do Adelaidy akurat, żeby mieć spotkanie w tym samym czasie w Teatrze Polskim w tym samym mieście. Przejechał z Camber, to jest samolotem trzeba lecieć. Ile wysiłku oni to robią? Bardzo ciekawe. To jest wszystko bardzo ciekawe. Warto o tym pamiętać, ponieważ to są metody, które stosowano wtedy i stosują teraz. Okay? No i reagujmy.
Tak, uczmy się z historii, reagujmy. Nie dajmy się skłócić. Nie dajmy sobą manipulować. Okay? Bo to są ogromne manipulacje. Dziękuję wszystkim, niezależnie od poglądu na jakiekolwiek sprawy, żeście tutaj przyszli, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że interesować się Polską i pracować dla Polski to jest dzisiaj życie i śmierć. Wtedy ten pan Goebbels i ten pan Oskar Lange potrafili tak zmanipulować Polonią, że całkowicie wyeliminowali nacisk Polonii na Roosevelta. Tam dalej państwo w tym filmie obejrzycie, że Roosevelt miał najbardziej zaufaną osobę, która mieszkała z nim w Białym Domu. Okazało się teraz, jak już odkryli te kody i zobaczyli, kto jest kto, z tych 50 ludzi, nie 350, bo jeszcze 300 nie wiedzą kto, to ta osoba właśnie, która mieszkała w Białym Domu, była szpiegiem Stalina. W momencie, kiedy Roosevelt i Churchill ustalali na okręcie D-Day, datę D-Day, która była najbardziej tajnym decyzją, żeby czasem nie wyciekło, trzecią osobą był właśnie ten pan, bo był najbardziej zaufany. Na następny dzień Stalin już wiedział, miał pismo, kiedy i gdzie i jak D-Day będzie egzekwowany. Jeżeli oni potrafią mieć swoich agentów w długie ramię Moskwy w rządzie amerykańskim, wtedy kto powiedział, że nie mają teraz? W jakimkolwiek rządzie, prawda? I tylko wtedy będziemy mogli się obronić, jeżeli będziemy razem współpracować i razem bronić Polski. Jeżeli będziemy się kłócić, podzieleni będziemy, wykrwawimy swoje wszystkie, cały majątek, który posiadamy, no to właśnie o to im chodzi. No to właśnie o to im chodzi, tak? Okej. I co my mamy teraz? Panią Anię Walentynowicz, która tak jak nasi bohaterowie, których teraz odkrywają z dołów nieznanych. Inkę znaleziono niedawno. Kości jej, wrzucone do dołu razem z innymi ofiarami zamordowanymi przez Polaków. Przez Polaków. W tym filmie mówi się o komunizmie. Dzisiejszy czas to nie jest komunizm, bo już nie ma komunizmu. Imperializm rosyjski. Ale wszystkie mechanizmy działają tak samo. Ci imperialiści używają te same techniki, manipulują naszym umysłem. Wtedy to był Związek Radziecki, teraz mamy Europejczyk. Ja jestem kim? Europejczykiem. Jestem nowoczesnym Europejczykiem. Nie jestem Polakiem, jestem Europejczykiem. Okay? To jest, jak usłyszycie państwo, to powinna być czerwona lampka. Okay? To ta młodzież, bo młodzież w tej chwili staje się Europejczykami, nowocześni. PiS to jest ciemnota, tak. Nowoczesny jest PO. To samo i tutaj było, te same słowa. Komunizm to jest nowoczesność, a patriotyzm to jest ciemnota. Jeden z profesorów z Polskiej Akademii Nauk zadzwonił do mnie i mówi, jak ty możesz pomagać PiSowi? Ja mówię, ja nie pomagam PiSowi, ja pomagam Polsce, Polakom. Ja wykonuję pracę naukową. Ale przecież to ciemnota. Jaka ciemnota? Przecież jeszcze raz mówię, ja pracuję dla Polski, nad rozwiązaniem katastrofy smoleńskiej. A, bo ty jesteś taki przedwojenny patriota. To miało być ubliżające. Ja się bardzo ucieszyłem z tego. To w każdym razie wróćmy do pani Ani. Jej rodzina, syn i wnuk, widzieli ją w Moskwie. Widzieli, jak leży i mówią, że była tam, jak spała. Może państwo się spotkali z Walentynowiczami i słyszeli to. Potem przyjechały zalutowane, zaspawane trumny. No to pochowali, uwierzyli, że ta Polska, no to jest Polska. Że tak musi być. Że ta władza to ich reprezentuje.
Potem się okazało, że ciało, które zostało pochowane w grobie rodzinnym Walentowiczów, prokuratura mówi, to nie jest wasza babcia, wasza matka. Zrobili ekshumację, no i rzeczywiście inna osoba tam była. Problem, że osobę, którą oni wskazali ci prokuraturze, też nie jest panią Walentynowicz. Czyli następną osobę pochowali na siłę do tego samego grobu i rodzina Walentowiczów czeka na to, żeby można było odszukać, gdzie, w którym bezimiennym dole leży ich matka. Może jeszcze jest w Moskwie. Jesteśmy w XXI wieku, a mamy sytuację z lat 40. To jest ta sama sytuacja z lat 40. Jedynie możemy to zmienić, jeżeli wszyscy pójdziemy do urn i dopilnujemy, aby te głosy, które wrzucimy do urn, zostały prawidłowo policzone. Ostatnie głosowanie w Polsce, wybory w Polsce, ponad 50% więcej jest głosów nieważnych niż głosów ważnych. Nie ma takiego kraju na świecie, żeby nie powtórzono wybory, jeżeli jest więcej wyborów nieważnych niż ważnych. Ale w Polsce jest ok. Sądy i wszystko zaklepały. 130 tysięcy głosów zginęło na Śląsku, nie ma problemu. Nie wystarczy wrzucić ten głos, trzeba jeszcze dopilnować, jak go liczą. Stalin mówił, nieważne jak głosują, ważne kto liczy. Chciałem pokazać, to jest notatka z roku 51 pana Henryka Świątkowskiego, który mówi, to odnosi się do tych naukowców, którzy próbowali odkryć prawdę katyńską. Dzisiaj mamy drugi Katyń, Smoleńsk, to jest drugi Katyń, okay? Ale notatka pasuje jak ulał. Czy nie powinno się rozpracować dokładnie życiorysów i kwalifikacji naukowych ekspertów, profesorów i autorów Macierewiczowskiej, czytaj, naukowej ekspertyzy sądowej? Tutaj mord katyński, mord, czy tam wypadek smoleński, tak. Czy nie powinno się postąpić podobnie w stosunku do ekspertów, którzy uczestniczyli przy opracowaniu tego elaboratu? Wreszcie należy zainteresować się kwalifikacjami zawodowymi biegłych, którzy opinię podpisali, jest ich 12. Na pierwszy rzut oka można już stwierdzić, że niektórzy z nich nie byli nawet profesorami. Ja nie byłem profesorem. Pisali wszędzie w Polsce, że ja nie jestem profesorem. Ja mieszam wapno. To samo, te same metody. Pisali do uniwersytetów tak długo, aż doktora Nowaczyka z tej uczelni wyrzucono. Nie ma pracy. Kto to zrobił? Wasz sąsiad, pan Artymowicz, który teraz ze swoim bratem opracował najnowszy transkrypt, odsłuchał jeszcze raz i usłyszał wszystko. Wszystko usłyszał, nawet jak mówi pan Michałkiewicz, z zagrobu. Jakby ktoś wątpił, że jestem profesorem, to tutaj są możliwości sprawdzenia oczywiście, bo my się nie ukrywamy. My wstajemy z imienia, z nazwiska przed wszystkimi. Czy ktoś wie, kto to są ci eksperci pana Millera albo pana Laska? Nikt nie wie. Nikt tego nie wie i nikt się tego nie dowie. O panu Artymowiczu tylko dlatego wiemy, że on był tym, który zrobił tą ostatnią ekspertyzę, bo się po prostu pochwalił. Tak go to cieszyło, że na swoim blogu, bo zawiesił jeszcze pół roku przed tym, jak prokuratura to przyjęła do siebie. I co teraz mamy? Teraz mamy, że znowu generał Błasik był w kabinie, bo tak pan Artymowicz tego generała nienawidzi. A generał Błasik dostał Legię Honorową od prezydenta Stanów Zjednoczonych jako najlepszy dowódca sił lotniczych w całym NATO.
Czy tego gdzieś się dowiemy w Polsce? Nie. Tego się nie dowiemy. Chyba że słuchamy panią Błasikową, która jest jedyną osobą, która broni swojego męża. Czy ktoś widział, żeby w Stanach Zjednoczonych jakikolwiek dziennikarz obluł oficera Stanów Zjednoczonych, amerykańskiego? Ja nie widziałem. Czy w Kanadzie jest to możliwe, żeby dziennikarz opluwał generała kanadyjskiego? Słyszeliście coś takiego? Nie. Nawet gdyby oni byli zasługiwani na to opluwanie, to raczej nic nie powiedzą. W Polsce mamy rząd, który opłaca, bo panowie Artomiewiczowie są opłacani z rządu polskiego, żeby robić wszystko, aby jak najbardziej opluć Polaków, dowódcę, szczególnie generała Błasika, ale również prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Okej, okay. Także to taki background informacyjny. Niedawno, już tak rok temu, ponad rok temu, prezydent Obama zaprosił mnie do grupy ekspertów do takiej organizacji, która się nazywa Advanced Manufacturing Partnership. Tutaj widzimy te instytucje, które są częścią tej organizacji. To jest ogromne firmy przemysłowe, znane uniwersytety i ja. Jeden z dziennikarzy polskich zapytał się, to co to ci wszyscy nie mogli pomóc prezydentowi Obamie i trzeba było pana, panie profesorze, do tego dołączyć? Myślę, że poradzili sobie beze mnie. Jest to pewien sygnał polityczny. Dołączenie mnie jest to pewien sygnał polityczny do drugiej strony, że my zostawiamy sobie tego profesora na śniadanie albo na deser, okej? Okay? Przecież wiadomo, jeżeli wyrzucono doktora Nowaczyka, można byłoby mnie tak samo skasować, a zresztą widzimy długie ramię Moskwy, mogłoby mnie, że tak powiem, załatwić bardzo szybko, prawda? No ale oczywiście mój uniwersytet mnie broni, założył całe kamery na wszędzie tam, gdzie ja chodzę, żeby sprawdzać. Jak tutaj przyjechałem, FBI upewniło się, że mam bezpieczny tutaj, że tak powiem, przyjazd i mam tutaj panów, którzy mnie chronią, także bardzo się cieszę. Dziękuję.